jego motto to albo grubo, albo wcale. To dobry chłopak z łódzkich bloków. Wybitny kucharz, co udowodnił podczas swojej transmisji na żywo. Czy z jego przeciwnikiem stanie się to samo, co z ciastem od pizzy? Przed wami łysa bestia ważąca 117 kg. Dzięki za trzeci miesiąc. Konrad Bonat! Dzięki za trzeci miesiąc. Bonakowski! Tylko żarcie mam na resztę wyjebane. Brzuszek taki wielki, że odbijam go kolanem. Chciała kapryciozę, to niech łapie za pieczary. Jak wpadają koleżanki, to jest zawsze grzybopranie. Rączki do buzi, jakbym podał jej gibona. Kiełbasa taka gruba, się nie mieści do kombona. Idziemy gdzieś na randkę, to zawsze z McDonald's. Przy nas każda dupa zawsze będzie najedzona. Jego przeciwnikiem będzie człowiek, którego bardzo dobrze znacie. Mówiono mu, że starcie z ważącym ponad 20 kg więcej zawodnikiem to walka z wiatrakami. Ale co to dla człowieka, który wygrywał również walki z ciężarówkami. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców Mielca. Chodzą słuchy, że od 3 lat jest w treningu, ale niektórzy dziwią się, że nie zrzucił w tym czasie jeszcze ani jednego kilograma. Przed wami, pogrąca miksera, Piotr Popo Węgrzyn! Kuchor, dzięki za dyszkę. Bardziej opocal niż pewnie na środek. Dokładnie. Bijecie się oczywiście w formule śmietankowego K1. Zatem bez kolan, bez oczywiście kopnięć, ani stąpów umyślnych na kolana. Nie bijemy się także z tyłu głowy oraz kulki. Czy to jest wszystko jasne? Bijecie się 3 rundy. Kurwa, ja nie mam. 3 rundy po 2 minuty. Między przerwami, między, przepraszam, rundami macie dla siebie w tym wypadku 2 minuty przerwy, nie półtora. Czy wszystko zrozumiał zawodnik niebieski, czerwony? Możecie sobie przybić żółwiki jak chcecie. Oddalcie się proszę do swoich narożników. A koło? I rozpoczynamy zaraz drugą dzięki walkę. Dzięki przecinek za dyszkę. I 3. Zawodnik czerwony. Nie mrugajcie. A czemu teraz nie losują zasad? Gotowy? Bo tylko w pierwszej walce niebieski na nich. Gotowy? Aha. Zatem zaczynamy! Start! Golbi, dzięki za dyszkę. Kurwa, no i naprawdę jak bliźniaki, nie? Ty, on dostał skopa w brodę? Ślicz. Dobra, walczymy. Którą masz sekundę walki? 1.34, 1.33, 1.32. Masło, dzięki za dychę. Tak samo mam. Bola, go zdychaj, myślowy. Dobrze, jeszcze raz. Odejdź jeszcze raz. Popów białym. Ładnie go bije. Widz, dzięki za dziedyczki. Daj. Jeszcze raz. Boli go już. Jeszcze raz. Jego boli. Ale tam narożnik daje. No. Budynia słychać. I Lukiego. Kurde, ale ten Boniak też w niego wchodzi, no. Tylko, że Boniak się chyba kondycyjnie kończy już. 45 sekund do końca. Tak, poza tym on wiele razy już dostał mocno, nie? Widać, że to waży. Ale ze hark? Dzięki na pay-per-view za czyliszki. Jeszcze raz, go. Daj! Nie chodź bez akcji! Go! Na koniec! Była wcześniej nawet próba tego, podbródkowego ze strony popu. Go, dobrze! Lewy go! Daj! Long. Dawid, dzięki za dyszkę! 10 sekund! 10 sekund! Lewy go na zakończenie! Go! Doszedł!
trochę zapomniał o gardzie. Popo zapomniał o gardzie? No. A na nim dzięki za dwie dyski. Jak on tam go w ogóle nie był, to co? O, fu. No. Gadałam się i zwierzę będzie w narożniku tego Diablesa, nie? Diablesa mówi, pamiętaj, żeby w przerwie wyciągnąć mi szczękę. Trzymajcie. Tylko frytki smaka daje. Narożnik trzymaj. Hamburgera, hamburgera. Męczuku, na dzięki za 5 dyski. Proszę. Picia, picia. Dobra. Jeden gryf. Czemu popoje macha w trakcie? To energia jest sama, kalorie. Łyczek piszka, co? Łyczek piszka. Burgerka kawałek, czy nie? Kawałek hamburgera. Kawałek. Nie, bez burgera, bez dobra. Burgera. Pakieta, co jest? Zostanie zaraz zjedzone przez kogoś na backstage'u. Nic się tutaj nie marnuje. Tartary, dzięki za pandemika. Dzięki za trzy dyski na pay per view. Pakieta, co jest? Pierdala. Świeżego maczka odmówić? To jest przecież grzech. A Adisiek, dzięki za 5 dysek. Kurwa, ktoś mi zajebał w pisze. Ten mi jak chyba stanął w drodze. Dwadzieścia 5 sekund do końca. Zmień ledy, a no pomarańcz. Oddychaj noskiem, głęboko. Długa przerwa. I spokojnie przede wszystkim. Ktoś tam, jesteś dzięki za dwie dyski. Kwiatem lotosu. Unosisz się na wierzchu niczym wiosenny liść. Bardzo dobrze, dziękuję. 2 sekundy do końca. Niebieski, do narożnika. Czerwony, gotowy? Niebieski, gotowy? Zaczynamy rundę drugą! Jest pomarańcz. No i zaczynamy, proszę Państwa. Runda druga. Tutaj widać dominację pozycji ze strony Popa. Boniek ewidentnie się go obawia. Niestety nie mam jak wpłacić. Bonak! Bonak znaczy, tak. Bonak, bonak, no. Ale patrz, trochę bardziej taki śmiały. O, podmiotkowy tutaj Popa trafił. Wymiana ciosów, no ale tutaj na korzyść. O, jeszcze z kopnięciem dla Popo. Dawid, dzięki za dwie dyski. O, próba tego! Bo to. Martin, dzięki za 5 dysek! Nice! Jeszcze raz to samo. Widać, że zmęczenie dopada również Popa. Takie ciało trzeba zasilić sporą ilością tlenu. Nie, no Popo jest taki... Taki trochę delikatnie zmęczony, ale nie powiedziałabym, że mocno. Bonak na pewno gorzej. No ale daje sobie też trafić Popo. Nie trzyma tych rąk zbyt wysoko, co daje okazję Bonakowi do kontrataku. No widać, że poczuł krew. Ładno. Wymiana ciosów w bliskim starciu, jeden za drugim, Bonak już nie wie, co się dzieje. Myślę, że jakby Popo fronta walnął, to na spokojnie by go zatrzymał. Ciosy aktualnie latają w oktagonie niczym w zwolnionym tempie. 10 sekund do końca. Popo niby trafia, ale takie ciosy nie zrobią dużej krzywdy Bonakowi. 2, 1, 2. Ta runda zdecydowanie na korzyść Popo. Wygrał. Strasznie chodzisz blisko mnie, kurwa, weź. No, strasznie. No nie, dalej kurwa chodź, bo... Szalej, dzięki za dwie dyski. Bo Kraś jest. Co? No dopiero chwilę temu dodała tego tweeta. Kaś to jest kobieta? Co miał kurwa być zawodnik? Że loba? Pierwsze pierdolnięcie, no? A drugiego no? Nie ma. Jest problem. Kurwa, wypierdol mu po prostu. Teraz full kurwa agro.
Nie ma kurwa, że jesteś kobietą? Obroną jest co? A, tak. Byłam pewna, że jesteś jakimś chłopem. Lepiej niż Reason Gaming. Tak jest, kurwa, tak jest, dobrze, dobrze. Słuchaj, nie jesteś jeszcze na przegranej pozycji. Możesz to jeszcze wygrać. Jak się dzięki za dyskę. Tak jest, dokładnie. Spróbujemy. Po prostu wypierdol mu, co? No i gdzie? Ten chłop z fajną klatą wygrał, no. Forgetting, dzięki za 7 miesiąc. Kamera, chyba wygrywasz, co? Nie ma kamery. Nie ma kamery, nie gadaj. Nie ma nic. To nie ma mikrofon? Kurwa! Którego mikrofonu tu jest gadane? O, to teraz. Jak tam, mój bracie z XC, dajesz radę? Nie dam rady. Dobrze jest, wygrywasz. Tak jak cię uczyłem, kibicuję ci chuj. Ta druga walka. Spierdol jakimś knockoutem, żeby było fajnie. Także się przewrócił właśnie. Pięknie. Spierdol mu tak, żeby się przewrócił chociaż. No wydaje mi się, że z doświadczeniem popa może być ciężko, jeżeli nie wygra tego starcia w jakiś efektowny sposób. Nie, czy ja wiem. No wydaje mi się, że nie będzie tego traktował w pełni jako sukces, jeżeli tylko na punkty wygrają. Nie wiem. Na co zbieramy? Na dzieci chore na raka. Do narożnika. Co być może najważniejsze 2 minuty w waszym życiu, bo zaczynamy ostatnią rundę tego pojedynku. Czy jesteś gotowy, zawodniku w narożniku czerwonym, a ty w niebieskim? No i zajebiście, możemy zaczynać rundę trzecią, ostatnią. Fight! Nie widział! Na spokojnie! Uspokój, Piotrek! Widać, że zmęczenie już dotarło do obu panów i daje o sobie znać. Gardy nie są już szczelnie trzymane. To może być okazja dla jednego bądź drugiego, jeżeli znajdziesz sobie jeszcze odrobinę tej siły. Tak jak teraz Bonia pięknym ciosem z prawej strony. O kurwa, ty, ale lewy, prawy, klincz! Fight! O, agresor się zrobił. Chcesz na chcia, żebym mówiła komentarz też do ciebie, czy chcesz, żebym mówiła tylko u siebie? Możesz mówić. Dobrze. Uja, prawda, prawy cep, ładuj. Bo ja się tak pierdolę, wiesz. No pierdol, pierdol. Co, działa? O, ciosy teraz, weźmy ze strony Bonaka. Popo zagubiony, nie wie co robić. Z takim doświadczeniem, Popo. Nie, też mu oddaję, oddaję. Gdzie mu oddaję? Trzyma go za jedną rękę, no. Przez chwilę mu oddał szczenę. Nie widziałam. 50 sekund. Bonak tutaj punktuje w tej rundzie, idzie i napiera ciągle do przodu. Dalej nie wiem, co tu zwycięstwo się pojedynku, to jest ostatnie 30 sekund. No dawaj, Popo! Oła. Bonak totalnie zapomniał, że walczą w Formule K1, tylko rękami, nic nie kopie. Jeszcze musisz. Walcz, masz siłę. Maj! Jeszcze raz, poprawko, poprawko. 15 sekund do końca! Emmet, chodź! No, ta runda, powiem ci, taka wyrównana. No. Mniej niż 3. A takie wiatraki latają. Popu naciśnięty na siatkę! Teraz wymiana cios na cios i koniec tego spotkania. Według mnie, no mimo wszystko, chyba że się zrób Popo, ale bardzo wyrównana była ta walka. Chyba ta, nie? Znaczy nie. Co? Czego? Widzowie, z przyczyn technicznych muszę iść teraz do szatni. Nagrody rozda Kukę 2115. On też ogłosi werdykt razem z T-Stream. Mi niestety... O Boże, ale mi się Emmet zesłał. Skończyły się wkłady. Jak widzieliście, w tej walce nie paliłem. O my Myślałem, wiecie, że było, bo to była broń biologiczna. Także będę już na następną walkę będę. Zajebista walka, chłopaki. Brawo, brawo. Widzę, że Emmet i Janusz chyba są połączeni umysłowo, dlatego że Janusz przed chwilą przyszedł do mnie do pokoju i się spierdział. I wyszedł.
Moi drodzy, jesteśmy po drugiej walce na bitej śmietance. Trzy zawodnicy dali absolutnie z siebie wszystko, a już za chwilę poznacie werdykt. Potrzebujemy tylko Marcina, aby podniósł w geście triumfu rękę jednego z zawodników. Wszystko jest już wiadomo. Punkty policzone. Czekamy tylko rzeczywiście na mistrza ceremonii, aby pojawił się tutaj z nami. No ja nawet mógłbym to zrobić, tylko w jednej ręce tablet, w drugiej mikrofon. To byłoby ciężkie. To w takim razie może jeszcze na szybko, na gorąco. Bonak, jak się czujesz po walce? Bardzo dobrze. Cieszę się, że dostałem szansę się sprawdzić. Czekałem na to 6 lat. Dziękuję mojemu bratu bliźniakowi młodszemu. No myślę, że widzowie mogą być zadowoleni, chociaż niewiele pokazałem, ale chociaż Popo trochę pobił. Popo, z drugiej strony ty mówiłeś, że bez okularów kurwa, ciężko. Kurwa, Nachcia, ja rozumiem, że no, kurwa, ślepy, jak chuj jestem. Się spierdził, ale ty spoko, mu nie musiałeś rundy. Mieć tupy w bidecie. Myślę, że się spoko oglądało, chociaż ostatnia runda to... A skąd wiesz, to nie? Nie wiem, ciosy, kurwa, ale... Janusz, no, chyba kupa do dupy nie przykleja. Problemy z trenem delikatne, co? No ta, to jednak, kurwa, co innego. Myślę, że mogą mieć podobnej długości włosy. Ciężko jest, nie? Z drugiej strony no. Powiedziałeś, że zaskoczysz. Uważasz, że cel został spełniony? Nie został spełniony. Zaskoczyłbym, jakbym wygrał. Ale tak to niestety. Dobra, moi drodzy, wpadło na skukę 2-1-1-5 i to on ogłosi zwycięzcę. Moi drodzy, walka punktowana. 10-9 i 10-9. A więc jednogłośną decyzją sędziów walkę zwycięża Piotr Popo Wędrzyn! Ale wyrównane nawet punkty. Ej, jak to jest, to mi się zacina. Ankiety na czacie. Co? Ankiety na czacie mi zacinają ten. Numerek. Od 1 do 10 numerek. 11 jest już zajęta. 12. Ho, mocno. Widzę, że Bonak coś tam jednak musiał przyłożyć. 3, no. Trójkę wybierz, panie. Suchar, zapraszamy w takim razie z koszyczkiem numerek 3. To jest tak, to jest taki sam zestaw dla tego, który zwyciężył, jak i dla tego, który odniósł porażkę. O. Tak? Tak. Czyli dostajecie trójkę, tylko że ty dostajesz pakiet dla zwycięzcy, proszę bardzo. Ale w gwiazdorskiej obstawie przychodzą do nas tutaj prezenty. Shelly pojawił się z wielkim pucharem. Mikropuchar wręczony. No dobra, pokaż, co tam ciekawego jest. Majówkowy zestaw, proszę państwa, majówkowy zestaw. Podpałka do grilla, 2 worki brykietu, nóż o szybce i jednorazowy grill. Nie, cofam, nie jednorazowy, jednak ze stojakiem. No proszę bardzo, to nagroda absolutnie godna zwycięzcy. Zobaczmy, co w takim razie w swoim boksie, akcja versus Kornecia teraz będzie. Ma Bonak, proszę bardzo. No. Tutaj akurat... jednorazowe! Zapraszam wszystkich na kiełbaski! Tutaj akurat 4 jednorazowe grille. No ale masz tam jeszcze jakieś podpałki, szczypce, coś? Nie, nic nie ma, tylko grille. Rękawice, no dobrze, powiedz mi, nie? Czy mentalnie czujesz się spełniony? Tak, wytrzymałem 3 rundy, ostatnia była bardzo słaba, ale przestałem ciosy Popa, więc jest okej. I jakie w takim razie plany być? Może bita śmietanka 4, być może jakiś kolejny zawodnik? Będziesz szukał raczej zawodników typowo pod wagę, czy może akurat pod podobny wygląd? Ja chętnie się sprawdzę z każdym, to już wszystko zależy od Marcina i od Dominika. Bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin przyszedł, zmachany jesteś, gdzie byłeś? W toaletce. Poza tym jest tu kurewsko gorąco. Damy radę podkręcić klimę? Spróbujmy, moi drodzy, a zrobimy to podczas przerwy. Zapraszam was na krótką reklamę. Ja dziękuję ci bardzo, Bonak. A, podziękowanie dobra. Jeszcze oficjalne, proszę. Idziesz bardzo. Lać? Tak, oczywiście. Jest. Brakuje mi bliskich oczy, daj mi dzisiaj powód mały. Spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka. Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim. Te problemy męczą znowu ciągle. Brakuje mi bliskich oczy, daj mi dzisiaj powód mały. Spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka.